To wcale nie jest kadr z placu manewrowego, to codzienna rzeczywistość strażaków z OSP w Jastrowiu. Ulica Jagiellońska nie dość, że jest wyjątkowo wąska, to jeszcze bardzo często zastawiona przez miejscowych kierowców. Nasze samochody gabarytem nie są małe. Jeżeli jest zdarzenie, też zależy nam, żeby nie wjechać na miejsce zdarzenia i wtedy okazuje się, że na chodnikach stoją samochody, które nam przeszkadzają. Staramy się tutaj tłumaczyć mieszkańcom, żeby tego nie robili, ale no, oni mówią, że nie mają gdzie zaparkować samochodu, więc muszą po prostu sobie stanąć. Część mieszkańców Jagiellońskiej ma świadomość istniejącego problemu. Są jednak też tacy, którzy parkują gdzie popadnie. W godzinach porannych i popołudniowych, często nawet tam, gdzie jest to zakazane. Tylko żeby tutaj zrobili, ja stary kierowca jestem, zakaz jeszcze z tej strony. Z tej strony do Napolu, bo tam jest, na lewą stronę, ale nie wszyscy to akceptują i się zatrzymują zaraz za znakiem. Jest problem. Bo tu jest jednak, mamy straż pożarną i przede wszystkim powinny jakieś być murdy tutaj, chociaż bynajmniej tam za strażą, bo niektórzy po prostu tak się rozpędzają, że to jest niemożliwe. Jastrowscy strażacy zgłaszali ten problem policji i straży miejskiej. I mimo, że funkcjonariusze regularnie odwiedzają Jagiellońską i regularnie wstawiają mandaty, wydaje się, że to wciąż syzyfowa praca.